Cieszyn po raz kolejny gościł najlepszych młodych polskich łyżwiarzy figurowych. Na tafli cieszyńskiego lodowiska odbyły się trzy duże wydarzenia sportowe. Mistrzostwa Polski Juniorów, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Polski Południowej i zawody o Puchar Cieszyna. Cieszę się bardzo w imieniu społeczności całej cieszyńskiej, że po raz kolejny jako Cieszyn znaleźliśmy uznanie w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego, który nam przydzielił tym razem bardzo ważną dla sportu młodzieżowego imprezę, bo to Mistrzostwa Polski Juniorów, których dosyć długo nie było. Mieliśmy wcześniej młodzików, częściej mamy młodzieżowców. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć najlepszych juniorów z Polski. Poziom był zróżnicowany, jeśli chodzi o juniorów i juniorki. Wszyscy zachwycili się poziomem w sumie w tańcach. To cieszy. Kilka juniorek reprezentuje barwy reprezentacji Polski, juniorów też. Więc ten poziom, myślę, że był na tyle dobry, że było co oglądać. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach solistek, solistów i par tanecznych. Polski Związek włożył do programu nam Mistrzostw Polski Juniorów tańce, które uatrakcyjniły absolutnie całą imprezę, dlatego że bardzo rzadko tańce u nas w Cieszynie goszczą. W zawodach wzięli również udział zawodnicy z Cieszyna. Osoba, która miała w juniorkach startować, niestety z uwagi na kwarantannę, nie mogła wziąć udziału w tej imprezie, ale w pozostałych są nasi zawodnicy jako zawodnicy startujący w tej imprezie. Te zawody już za nami, ale na tym nie koniec wydarzeń pod znakiem łyżwiarstwa. W marcu robimy młodzieżowe mistrzostwa Polski oraz piastowski piruet. Myślę, że impreza też będzie na tyle atrakcyjna, że może na nią z przyjemnością zaprosić cieszyniaków i nie tylko zresztą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.